Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku miejskiego vloga. Szanowni Państwo, dzisiaj widzicie, jesteśmy ponownie w innym miejscu niż dotychczas, czyli w ratuszu. Najczęściej były te vlogi nagrywane w ubiegłym tygodniu. Nagrywaliśmy odcinek w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a dzisiaj nagrywamy odcinek we Włodawskim Domu Kultury. A dlaczego dzisiaj nagrywamy ten odcinek we Włodawskim Domu Kultury? Dlatego, że w imieniu dyrektora i pracowników Włodawskiego Domu Kultury, ale również w imieniu władz miejskich Włodawy chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na wieczorem na wyjątkowy koncert kolęd, który będzie transmitowany oczywiście na żywo za pośrednictwem niestety tylko internetu. Nie możemy przecież na żywo spotkać się na tej zasadzie, żeby uczestniczyć w tym koncercie na żywo. Będziemy mogli go tylko w związku oczywiście z pandemią obejrzeć w internecie. A koncert wyjątkowy, koncert kolęd wyjątkowy, dlatego że przede wszystkim będą śpiewali nasi włodawianie, a grali będą i włodawianie, i lublinianie. Także bardzo serdecznie zapraszam na ten koncert o godzinie 19, dzisiaj 18 grudnia w piątek. Zapraszam wszystkich do oglądania. Szanowni Państwo, o tym koncercie jeszcze powiem pod koniec dzisiejszego odcinka, a w tym momencie przejdę do spraw, które wydarzyły się w tym tygodniu, które planujemy dzisiaj. Nie będę Państwa długo męczył, ten odcinek będzie krótszy, dlatego żeby Państwa po prostu nie tym czasem odcinka nie przedłużać, żeby Państwo wszyscy po prostu go obejrzeli od początku do końca, żeby się nikomu nie nudziło, bo takie przedłużanie też nie jest potrzebne. Szanowni Państwo, odnośnie sytuacji epidemiologicznej w naszym mieście, no to wszyscy wiemy, jak to wygląda. Wcale nie jest tak, że liczba zachorowań bardzo mocno maleje. Cały czas jesteśmy w bardzo, można powiedzieć, zaawansowanym zagrożeniu epidemiologicznym, dlatego bardzo proszę Państwa o przestrzeganie tych wszystkich procedur sanitarno-epidemiologicznych. Naprawdę, nośmy maseczki, dezynfekujmy ręce, zachowujmy ten dystans społeczny. Widzimy, że sporo jest zachorowań. Myślę, że już naprawdę z każdego naszego otoczenia każdy ma osobę, która chorowała. Coraz częściej słyszymy o bardzo ciężkim przechodzeniu tej choroby. Niestety coraz częściej też następują zgony związane z COVID-em. Bardzo nas to wszystko martwi. Niepokoimy się tym. Nawet powiem szczerze, że niejednokrotnie jesteśmy bardzo mocno zaniepokojeni tym, co się po prostu dzieje, jak wiele naszych znajomych niestety odchodzi z tego świata. Właśnie to główną przyczyną jest COVID. W związku z tym naprawdę zachowujmy tą ostrożność, dbajmy o siebie, dbajmy o innych. To jest teraz najważniejsze, a myślę, że jeszcze to potrwa jakiś czas, więc proszę Was Państwo naprawdę bardzo serdecznie o to. A z takich wydarzeń, które miały miejsce w tym tygodniu, to chciałbym Państwa poinformować, że rozstrzygnięty został przetarg na tą część unijną rewitalizacji czworoboku. W przetargu wyłoniony został wykonawca włodawski przedsiębiorca, więc bardzo się z tego cieszymy, że włodawska firma będzie rewitalizowała nasz włodawski rynek, a postępowanie wygrała firma Handbud Robert i Wiesław Bicharski. Bardzo powiem szczerze, nam to odpowiada, dlatego że ta firma wcześniej wygrała postępowanie przetargowe na tą zewnętrzną część czworoboku, czyli przebudowę ulicy Rynek. Teraz wygrała postępowanie na rewitalizację terenu wokół czworoboku i wewnątrz dziedzińca czworoboku. Dlatego kompleksowo będzie to robił jeden wykonawca, co na pewno ułatwi pracę i prowadzenie tej wielkiej, jednej z najważniejszych w ostatnich latach inwestycji we Włodawie. Na ukończeniu są jeszcze postępowania przetargowe na termomodernizację budynku socjalnego na przyszły rok, który jest planowana ta inwestycja, oraz na termomodernizację przedszkola miejskiego numer 1. Tutaj jeszcze trwają ostatnie prace związane z postępowaniem przetargowym. I po nowym roku chcemy, żeby te prace termomodernizacji tych budynków jak najszybciej ruszyły. Szanowni Państwo, również
W dniu dzisiejszym odbywa się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Podjęte zostaną uchwały dotyczące zmian w budżecie miasta, to uchwała dotycząca między innymi współpracy, podpisania porozumienia z miastem Chełm. Na to porozumienie my każdego roku kontynuujemy, podpisujemy. Chodzi o to, że schronisko dla zwierząt, które mieści się w Chełmie, którego tym organem prowadzącym jest miasto Chełm, wykonuje dla nas to zadanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. To znaczy, jeżeli Straż Miejska lub pojawi się jakieś zwierzę, jakiś pies, który wymaga niestety, nie znajdzie właściciela przez pewien czas, który dajemy na to, aby się znalazł właściciel lub ten, który oczywiście był właścicielem lub nowy właściciel psa, jeżeli się nie znajdzie, to my każdego roku przynajmniej kilkanaście takich psiaczków wywozimy do schroniska, do Chełma. Natomiast niejednokrotnie już bywały takie sytuacje, co nas cieszy, że te pieski wracały do Włodawy, bo jednak po jakimś czasie znalazł się chętny właściciel, znalazł się osoba, która chciałaby zopiekować się tym pieskiem, które ogłoszenie widziała wcześniej w internecie urzędu, na stronie Urzędu Miasta czy Straży Miejskiej, i jednak zdecydował się ktoś na opiekę nad takim bezdomnym zwierzakiem i wtedy jedzie do schroniska i tego pieska z powrotem do Włodawy przywozi. Niejednokrotnie już tak bywało. Ale my jako miasto musimy zapewnić takie bezpieczeństwo bezdomnym zwierzętom. W związku z tym musimy zapewnić również opiekę schroniska dla zwierząt i co roku podpisujemy umowę z miastem Chełm, takie porozumienie na właśnie to, aby schronisko dla zwierząt w Chełmie było właśnie gotowości takiej dla nas do przyjmowania naszych zwierząt z terenu naszego miasta. Szanowni Państwo, w tym tygodniu również z pracownikami Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej zawieźliśmy dodatkowe środki higieniczne, które przekazaliśmy dla Włodawskiego Szpitala w związku ze zbiórką organizowaną przez Centrum Wolontariatu we Włodawie. Dostarczyliśmy środków różnych takich higienicznych, jak środki, jak chusteczki nawilżane do ciała, pianki myjące, kremy ochronne na skórę, myjki do ciała, podkłady pod łóżko, pieluchomajtki. Takie są potrzebne rzeczy również do pacjentom naszego szpitala i taką zbiórkę takich rzeczy prowadzi właśnie między innymi Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie. My na tą akcję odpowiedzieliśmy i zakupiliśmy z budżetu miasta tych środków na 2100 zł. Natomiast chciałbym Państwa poinformować, że szykujemy kolejną pomoc dla naszego szpitala. Dowiedzieliśmy się, że bardzo nasz szpital potrzebuje dla pacjentów ciśnieniomierzy i pulsonometrów i chcemy też dokupić te urządzenia i jeszcze w tym roku przekazać je Włodawskiemu Szpitalowi. Szanowni Państwo, z tak pozostałych rzeczy również Urząd Miejski, pracownicy Urzędu Miejskiego, niektóre jednostki miejskie wzięły udział w pomocy w zbiórce Szlachetnej Paczki. Dziękuję bardzo serdecznie za tą akcję, że wsparliście inne rodziny. Dziękuję wszystkim, którzy w ogóle wsparli akcję tegoroczną Szlachetnej Paczki. Dziękuję organizatorom, wolontariuszom, wszystkim, którzy zaangażowali się w tą akcję. Ta główna magazyn, siedziba była oczywiście po raz kolejny we Włodawskim Ratuszu. Zawsze jesteśmy otwarci na pomoc, na przyjmowanie takich zawsze nasz ratusz jest otwarty. Jak ktoś chce coś dobrego zrobić dla mieszkańców Włodawy, to zawsze może u nas znaleźć swoje miejsce, żeby taką zbiórkę, czy akcję, czy dokolwiek jaką akcję przeprowadzić. Ratusz zawsze, Szanowni Państwo, jest dla Was otwarty. To chciałbym, żebyście o tym wiedzieli, zapamiętali i zapraszamy serdecznie. Jak już jesteśmy przy takich akcjach charytatywnych, to przed nami również kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W dalszym ciągu poszukiwani są wolontariusze. Sztab Główny Włodawski Dom Kultury. Zapraszam, tam możecie wolontariusze poznać szczegóły i jeżeli jeszcze chcecie się zapisać, to jest taka możliwość. Jak będziemy ten finał robili, jeszcze nie wiemy. Wszystko będzie zależało od sytuacji epidemiologicznej. Pewne jest jedno, na pewno będą wolontariusze na ulicach miasta zbierali do puszek pieniądze. Pewne jest jeszcze to, że już puszki pojawiły się w niektórych sklepach na terenie miasta Włodawy, nie tylko miasta, bo całego powiatu włodawskiego. Listę tych sklepów Państwo możecie znaleźć na stronie internetowej, ale również na Facebooku
na profilu Włodawskiego Domu Kultury. Tych sklepów i miejsc, gdzie te puszki będą stały, jeszcze będzie przybywało, więc na bieżąco ta lista będzie uzupełniana, bo coraz chętniej, zresztą nigdy nie było problemów z włączeniem się w akcji naszych przedsiębiorców do akcji do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny otwierają swoje serce dla pomocy dzieciom, pomocy seniorom. Także dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy angażują się właśnie w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dziękuję Włodawskiemu sztabowi, dla Włodawskiego sztabu, może tak bezpieczniej tak powiedzieć, czyli który mieści się we Włodawskim Domu Kultury. Pan Marcin Kukowski jest szefem sztabu w tym roku. Szanowni Państwo, zapraszamy również, bo w czwartek właśnie, 17 grudnia, rozpoczęły się 19 biblioteczne spotkania regionalne, na które zapraszałem już w ubiegłym tygodniu, w ubiegłym odcinku Miejskiego Vloga, który właśnie nagrywany był w bibliotece. Naprawdę bardzo bogaty jest ten program. Oczywiście wszystko musi być niestety zrobione online. Nie możemy na żywo tych spotkań bibliotecznych zorganizować. Ale zapraszam naprawdę do oglądania na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej, również na profilu facebookowym biblioteki, bo program jest naprawdę bardzo ciekawy. W inauguracji, oczywiście głos zabiorę ja, zabierze pani dyrektor biblioteki, pani Dorota Redy-Sawczuk, a później już będą te część merytoryczna spotkań, będzie prezentacja multimedialna uczestników Ośrodka Szkolenia Wychowania OHP we Włodawie, przygotowana pod kierunkiem wychowawcy Bogusława Jaworskiego, prezentacja pod tytułem Bitwa Warszawska. Rola rzeki Bug w działaniach wojennych w 1920 roku, Grzegorz Antoszek da taki wykład. Działania edukacyjne Muzeum Zespołu Synagogalnego we Włodawie, upamiętniające 1920 rok na ziemi włodawskiej, przedstawi pani Agnieszka Ignatiuk z muzeum. Ziemia włodawska na mapie szlaków Bitwy Warszawskiej, dwugłos lokalnych regionalistów. I tutaj ten dwugłos regionalistów, a tymi regionalistami są Adam Panasiuk i Mieczysław Tokarski. Również będzie prezentacja multimedialnego projektu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Pan Piotr Kacprzak taką prezentację przedstawi, leśnicy na stulecie zwycięstwa. I na kończy tegoroczne spotkania regionalne będzie kończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Marcina Obuchowskiego i Alicji Karpiuk. Także bardzo ciekawe spotkania regionalne biblioteczne, zresztą jak co roku, które odbywają się każdego roku, już 19 raz. W tym roku mają tą wyjątkową właśnie, zawsze spotkania regionalne prezentują czy nawołują do różnych wydarzeń patriotycznych, takich ogólnopolskich, ale również dziedzictwa naszego regionalnego, naszego lokalnego ziemi włodawskiej. I w tym roku, w związku z rokiem obchodzonym Bitwy Warszawskiej, właśnie te spotkania są poświęcone właśnie temu tematowi. Bitwy Warszawskiej 1920, cud nad Wisłą. Szanowni Państwo, kolejną rzecz, którą chciałbym Państwu przedstawić też dzisiaj, to poinformować i bardzo serdecznie podziękować za to, że jest takie wydawnictwo w naszym regionie, w naszym powiecie, jak kwartalnik społeczno-kulturalny Wschód. On obchodzi, Szanowni Państwo, dziesięciolecie istnienia. Już 10 lat kwartalnik Wschód jest z nami. Pisze o wszystkim, ale pisze zawsze o wydarzeniach związanych z naszą ziemią włodawską. To, co u nas się dzieje na bieżąco, jest bardzo dużo artykułów historycznych, jest bardzo dużo naprawdę bardzo ciekawych artykułów, w których Państwo możecie znaleźć każdy coś dla siebie. Artykuły historyczne, ale też artykuły związane z naszą kulturą właśnie, naszą kulturą wschodu, kulturą Polesia, z kulturą nadbużańską. Bardzo zawsze dużo jest artykułów też poświęconych temu tematowi. Oczywiście jak najbardziej zawsze są też bieżące informacje, co dzieje się na terenie naszego powiatu. Jest zawsze opisane, omawiane różne wydarzenia. Są piękne zdjęcia i to jest jubileuszowy
wydanie dziesięciolecia. Zapraszam bardzo serdecznie. Można je uzyskać bezpłatnie oczywiście i w Urzędzie Miejskim, i w Starostwie Powiatowym, i w jednostkach i miejskich, i powiatowych. Można taki kwartalnik wschód otrzymać. Mam pewien apel do Państwa, który często poruszają radni podczas spotkań, komisji, sesji. Chodzi o to, o właścicieli pupilków, naszych pupili, które wyprowadzacie na spacer. Mamy kolejne piękne miejsca, które dla Państwa remontujemy. Jest park, jest promenada, jest dużo różnych ścieżek rowerowych, pieszo-rowerowych szlaków i Państwo spacerując ze swoimi pupilkami, niestety nie wszyscy po nich sprzątacie. Bardzo proszę Państwa, to naprawdę nie jest tak wiele wziąć ze sobą woreczek do kieszeni. W niektórych miejscach oczywiście w mieście są psie pakiety tak zwane, gdzie to woreczki są. My będziemy tych miejsc będzie więcej, gdzie te psie pakiety będą umieszczane. Ale niezależnie od tego warto zawsze przy sobie, myślę, że to trzeba. To jest taka prośba, apel, ale myślę, że to jest taki też obowiązek właściciela czworonoga. Woreczek po prostu zawsze miejcie w tej kieszeni czy w torebce i po tym swoim pupilku naprawdę warto posprzątać. Bardzo źle wyglądają te nasze miejsca, skwerki, trawniki wzdłuż uliczek. My oczywiście, no to nie jest sztuką karać Państwa, bo przecież mamy monitoring miejski. Ten monitoring będzie jeszcze w wielu miejscach dodatkowych w przyszłym roku powstanie. Straż Miejska przecież też mogłaby Państwa wymagać tutaj tego pod kątem karania, ale też nie chodzi o to, żeby od razu karać Państwa finansowo. Dlatego ja apeluję do Państwa, naprawdę zwracajmy na to uwagę i sprzątajcie, kochani, po swoich wspaniałych, kochanych pupilach. To jest obowiązek, tego wymaga również opieka, jako od opiekuna takiego naszych wspaniałych czworonogów. I na zakończenie, jeżeli ktoś chciałby wesprzeć również jakieś paczki świąteczne, mikołajkowe, przekazać dla naszego domu dziecka Kamyka, to również można się kontaktować z panią Moniką Łobodą Pękałą i tam jest specjalna akcja prowadzona. Można przygotować specjalne paczki dla podopiecznych w naszym Kamyku, w domu dziecka we Włodawie. Także również zachęcam do wsparcia tej instytucji, ale przede wszystkim do wsparcia tych dzieciaków, które tam są. A na koniec dzisiejszego odcinka, szanowni Państwo, ponownie wrócę do koncertu, który się odbędzie wieczorem o godzinie 19. Zapraszam do internetu. Będzie można również ten koncert oczywiście później odsłuchiwać wiele razy. Myślę, że warto go również puszczać w święta, podczas spotkań naszych wigilijnych, podczas spotkań bożonarodzeniowych. Niech w tle leci ten koncert, niech w tle lecą głosy, niech tu będzie słychać głosy naszych włodawskich artystów, włodawsko-lubelskich artystów, tak to możemy powiedzieć. Zaśpiewają, szanowni Państwo, Alicja Karpiuk, Katarzyna Guras, Janusz Pruniewicz, Marcin Obuchowski, a zagrają Daniel Rutkowski na perkusji, Jarek Żarnowski na gitarze basowej, Marcin Fidecki na pianinie, Łukasz Zdolski na gitarze. Do zobaczenia na koncercie i do zobaczenia w kolejnym odcinku miejskiego vloga. Bądźcie zdrowi przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. A w przyszłym odcinku będzie to wydanie świąteczne. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.